Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Pomoc medyczna w szpitalach wojewódzkich, bezpłatne przejazdy pociągami Ełka i punkt pomocy w Łódzkim Domu Kultury. To wsparcie, jakie województwo oferuje uchodźcom z Ukrainy w związku z sytuacją w ich kraju. Jestem po konsultacji ze wszystkimi szpitalami wojewódzkimi. Wszystkie szpitale wojewódzkie są do dyspozycji ewentualnych chorych uchodźców, którzy znajdą się na terenie kraju. Każdy będzie miał zapewnioną opiekę. Dzięki współpracy marszałka i wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, Łódzki Dom Kultury stał się miejscem tymczasowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy, zanim trafią do miejsca docelowego. W Ełdeku dostają ciepły posiłek, mają też zapewnione tymczasowe schronienie. Chcemy, żeby natychmiast, jak tylko do nas dotrą, jak tylko trafią na teren naszego województwa, żeby mieli miejsce, w którym będą mogli wypić kawę, herbatę i poczekać na przydział, który, czy na miejsce, w którym zostanie im przez służby wojewody wskazane. Z pomocy skorzystało już kilkadziesiąt osób. Łódzki Dom Kultury jest także miejscem zbiórki darów. Przypominamy, że na stronie internetowej locki.pl dostępne są informacje o organizacji pomocy dla uchodźców również w języku ukraińskim. Sejmik województwa łódzkiego przyjął stanowisko wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jednocześnie zerwał współpracę z dwoma obwodami partnerskimi w Rosji, leningradzkim i saratowskim. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim. Ukraina i jej obywatele mają prawo do wolności, suwerenności i niepodległego państwa. Naruszenie jej granic przez Federację Rosyjską stanowi jawną agresję i jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Wobec bestialskiego, haniebnego ataku, agresji z Rosji na Ukrainę jesteśmy w stanie tu w sejmiku, ale też w całej Polsce, prawie w całej Europie stanąć razem i powiedzieć basta, nie. 6 milionów złotych trafi w tym roku do sołectw w Łódzkiem w formie dotacji celowych dzięki kolejnej edycji programu Sołectwo na Plus. Do rozdysponowania będą też 2 miliony w ramach programu Infrastruktura Sołecka na Plus. To całkiem nowy projekt, poprzez który województwo chce wspierać i promować ciekawe inicjatywy społeczności lokalnej, ale też budować świadomość obywatelską i tożsamość lokalną. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. W Łodzi pod tablicą kapitana Stanisława Sojczyńskiego, PS Warszyc, organizatora i pierwszego dowódcy konspiracyjnego Wojska Polskiego, kwiaty złożył marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Bardzo prosimy o terminowe regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne. Od 1 marca nowi, jak i nasi stali klienci mogą skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej promocji. W ramach aktualnej oferty można otrzymać 2 razy szybszy internet w tej samej cenie. Szczegóły oferty dostępne w biurze obsługi klienta lub pod telefonem 42 716 16 90, wewnętrzny numer 201.
Aleksandra Gębicka, witam Państwa, zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Zgierzanie ciągle pomagają dotkniętej wojną Ukrainie. Przy ulicy Sienkiewicza 15 również działa prężnie zbiórka, na którą mieszkańcy chętnie przynoszą dary. W Zgierzanie nadal prężnie pomagają ludności dotkniętej wojną. Przy ulicy Sienkiewicza 15 działa zbiórka rzeczowa, na którą chętnie przynoszone są najpotrzebniejsze rzeczy. Część darów pojechała już na Ukrainę, co nie oznacza zakończenia akcji. W dalszym ciągu można pomagać i przynosić produkty. Trzy tiry i autokar, wszystko już dojechało na miejsce, rozpakowane po szpitalach, po domach dziecka. W tej chwili jedzie następny autokar dla chłopaków, stricte na wojnę, czyli jedzenie, woda, ciepłe kalesony, podkoszulki, jak macie termosy w domach. Ale jeżeli mogę z tego miejsca bardzo podziękować Zgierzanom, jesteście fantastyczni, żeby każde takie małe miasto jak nasz Zgierz pomogło tak jak my, to naprawdę pomoc jest przeogromna. Co mogę więcej powiedzieć? Jak macie w domach termosy, macie dużo makaronu, macie ciepłe skarpety, macie wszystko, co się przyda w zimny czas na wojnie, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma wody, to prosimy bardzo. Pomysł na inicjatywę pojawił się z prośby przyjaciela pani Bożeny, który jest Ukraińcem. Poprosił mnie mój przyjaciel, który ma całą rodzinę na Ukrainie, czy mogłaby mu pomóc. I tak się wydarzyło. W budynku zostały również ulokowani uchodźcy, którym zapewniony został dach nad głową. Rodziny są wdzięczne Polakom za okazaną pomoc. Tutaj to oni już są bezpieczni, mają ciepło, mają jedzenie, już mają, są zaopiekowani. A tam jest dużo ludzi, dziewczyny rodzą po kanałach, dziewczyny rodzą w metrach. Tam potrzebują, dzieci potrzebują jedzenia, a przede wszystkim żołnierzy. Zgierzanie potrafią i chcą nieść realne wsparcie w trudnej sytuacji naszych sąsiadów. Brawo dla Was! Wozy strażackie z powiatu zgierskiego ruszyły na pomoc Ukrainie. Podarowany sprzęt ma wspomóc sytuację naszych wschodnich sąsiadów. Strona ukraińska zwróciła się z prośbą do polskiego rządu o przekazanie sprzętu pożarniczego na rzecz strony ukraińskiej. W czwartek ochotnicze straże pożarne przekazały darowizną wozy strażackie. Wcześniej została zorganizowana zbiórka z m.in. z ubraniami, hełmami i rękawicami oraz podstawowym wyposażeniem gaśniczym. I ten sprzęt w postaci środków ochrony indywidualnej, czyli ubrań typu Nomex, hełmów, rękawic, podstawowego wyposażenia gaśniczego, czyli węży, prądownic, jak również zabezpieczenia medycznego w postaci toreb medycznych, został w niedzielę do godziny 16 przekazany do Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, a następnie do pogranicza, gdzie strona ukraińska sobie ten sprzęt teraz sukcesywnie odbiera. Przekazane wozy strażackie nie stanowiły głównego zabezpieczenia operacyjnego, dlatego przekazanie ich nie będzie stanowić obniżenia standardów jednostek w powiecie zgierskim. My, oddając te samochody, nie schodzimy z poziomu zabezpieczenia operacyjnego na naszym powiecie. I jednostki i samorządy wyraziły chęć pomocy stronie ukraińskiej w postaci przekazania właśnie tych oto trzech samochodów ciężkich. Pojazdy wyruszyły kolumną na granicę, z której ukraińskie służby odbiorą darowiznę i zostaną przeszkolone z użytkowania danego sprzętu. OSP Rąbień, gmina Aleksandrów Łódzki, OSP Pychów, gmina Zgierz i OSP Ozorków, miasto Ozorków. I ten sprzęt dzisiaj nasi kierowcy PSP odbiorą i my o godzinie 9 zgłosiliśmy gotowość do wyjazdu na pogranicze Polski, aby tam strona ukraińska mogła sobie odebrać. Wójt gminy Zgierz ma nadzieję, że przekazany sprzęt ułatwi sytuację naszym wschodnim sąsiadom. Chcemy pomagać, jesteśmy solidarni tutaj z narodem ukraińskim. Mamy nadzieję, że ten sprzęt będzie bardzo ułatwi im dzisiejszą sytuację. Wiemy wszyscy, jaka ta sytuacja drastyczna jest, więc nasze wszystkie jednostki oddały sprzęt, a jeszcze dodatkowo postanowiliśmy tutaj i radni też jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu tego samochodu darowizną.
Państwowa Straż Pożarna nie wyklucza, że jeżeli będzie jeszcze potrzeba, to zorganizuje kolejną turę akcji. Długo wyczekiwane kino ruszyło od marca z projekcjami filmowymi w Starym Młynie. Na jakiej zasadzie działa i co można zobaczyć na ekranie? Dowiedzmy się. Obiecywane zgierskie kino w Starym Młynie ruszyło od marca z projekcjami. Mieszkańcy miasta nie muszą już jechać do Łodzi, aby obejrzeć nowości ze świata kina. Od marca ruszamy z projekcjami i tak zwanym kinem w Starym Młynie, co obiecywaliśmy i co pan prezydent obiecywał od początku, jak młyn powstawał. Udało nam się podpisać już z kilkoma dystrybutorami umowy, także zapewniamy państwa, że w Starym Młynie będą nowości, czyli te filmy, które państwo możecie oglądać w kinach łódzkich, w multiplexach, one też będą się tutaj u nas pojawiać. Sala widowiskowa w Starym Młynie nie pełni jedynie funkcji kina, o czym należy pamiętać. Dlatego też seanse odbywają się w wyznaczone dni. Kino w Starym Młynie będzie w każdy czwartek, piątek i niedzielę. Czwartki, piątki będą to dwie projekcje popołudniowe, natomiast niedzielę to będą cztery projekcje i będziemy się starali, żeby te około południowe, poranne filmy miały taki charakter familijny, żeby można było przyjść z dziećmi. Na ten moment bilety możemy kupić jedynie przed seansem, ale w najbliższym czasie ma ruszyć również sprzedaż internetowa. Jesteśmy naprawdę już na ostatnim etapie spinania naszego systemu biletowego online razem z operatorem płatności internetowych i mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będzie można normalnie, tak jak do każdego kina, te bilety po prostu rezerwować i kupować przez internet i od razu je opłacać przez internet. Na zgierskim ekranie możemy zobaczyć m.in. takie tytuły jak Córka, Mój Dług, Wiki i jej sekret oraz kilka innych, na które możecie się państwo wybrać na dniach. Centrum Kultury Dziecka wraca na wiosnę z ofertą i zaprasza do brania udziału w zajęciach. Sprawdźmy, co czeka najmłodszych w najbliższym czasie. Placówka cieszy się, że w końcu mogą zostać zrealizowane zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli. CKD po feriach wraca z wiosenną odsłoną dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Ciekawą ofertą są zajęcia czterech żywiołów opracowane przez instruktorki. Na razie mamy przygotowaną ofertę czterech żywiołów. Są to autorskie zajęcia, które wymyśliły nasze instruktorki Natalia Matusiak oraz Agnieszka Czekaj. Będą to zajęcia plastyczne i taneczne, inspirowane właśnie powietrzem, wodą, ogniem albo ziemią. Oprócz tego czekają na dzieci projekcje filmowe. W ramach 10. edycji już festiwalu ogólnopolskiego polskiej animacji. I tam jest też taka część, konkurs dla dzieci. Teraz dzieci mają głos. CKD ponownie angażuje się w ten festiwal. Będziemy zapraszać ponownie grupy ze zgierskich szkół i przedszkoli na seanse. Tym razem seanse się będą odbywały w nowej sali widowiskowej Starego Młyna. Zapisy prawdopodobnie od połowy marca. Dodatkowo rusza cykl familijnej kuźni. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie stolarskie, na którym tworzone będą ptasie domki. Tym razem będziemy budować domki dla jeżyków. Jeżyki to takie ptaki bardzo podobne do jaskółek, bardzo pożyteczne, bardzo fajnie się zajmują różnymi owadami przy naszych domach. Takie budki instaluje się na szczytach budynków. Myślę, że to jest taka fajna koegzystencja nas i właśnie tych zwierzaków. Możemy im pomóc i one pomogą nam. Następne tematy to m.in. gotowanie, makrama, a w czerwcu ze mną też zajęcia ceramiczne. Tak jak sami państwo widzicie, najmłodszym w naszym mieście nuda nie powinna doskwierać. Dziękuję państwu za spotkanie. To już na dziś wszystko. Miłego popołudnia życzę i do zobaczenia.
Dzień dobry, Anna Biskupska, przed nami kolejne wydanie z Gierskiej Przestrzeni. Nieco ponad tydzień trwa wojna za naszą wschodnią granicą. W tym czasie do Zgierza dotarło kilkuset uchodźców. Ilu dokładnie, tego nie wiadomo. Wielu z nich rozproszonych jest po prywatnych domach i mieszkaniach zgierzan. Częścią zajęła się ukraińska diaspora. Wszyscy mogą liczyć na pomoc samorządu. Zgierzanie zareagowali natychmiast. Miasto już w sobotę uruchomiło punkt pomocowy w dawnym Miejskim Ośrodku Kultury, żeby uprościć koordynowanie akcji. Mieszkańcy w ciągu pierwszych dni dostarczyli do niego ponad 700 kg środków opatrunkowych i higienicznych, pościeli, łóżek polowych i innych rzeczy z listy opracowanej przez PCK. Oczywiście to jest szlachetne to, co robimy i chcemy pomagać naszym przyjaciołom z Ukrainy, natomiast musimy nad tym panować. W innym wypadku nie będziemy w stanie kontrolować tych miejsc, w których znajdują się ci mieszkańcy z Ukrainy, jak na nim i udzielać tej bezpośredniej pomocy, bo przecież tą pomoc to nie tylko te dary rzeczowe, ale także pomoc psychologiczna. Często ta dodatkowa udzielana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które na co dzień można pozyskać. I do tego punktu, szanowni Państwo, wszystkich zachęcam, żeby się zgłaszać. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Długiej, ale również sama ulica Mielczarskiego, jedyny punkt przyjmowania darów, to te miejsca, w których można wszystkie szczegółowe informacje uzyskać. Ze Zgierskim Punktem Pomocowym MOPS można kontaktować się telefonicznie 723 813 331 lub osobiście w dni powszednie w godzinach od 8 do 19, a w weekendy w godzinach od 9 do 17. Informacje są również dostępne na rządowej stronie pomagamukrainie.gov.pl. Pytania dotyczące pomocy można także kierować do Centrum Pomocy Uchodźcom w Łódzkim Domu Kultury przy ulicy Trauguta 18. Telefon 42 633 9800, 797 326 220 w godzinach od 8 do 20. Zgierz solidarny z Ukrainą. Pod takim hasłem w niedzielę 27 lutego odbyła się demonstracja antywojenna. Na placu Jana Pawła II zebrali się radni, władze miasta, a przede wszystkim sąsiedzi zza naszej wschodniej granicy, zarówno Ukraińcy, jak i Białorusini oraz mieszkańcy Zgierza. Posłuchajmy, co mówili. Mamy zasłości historyczne, ale no w obecnej sytuacji trzeba sobie pomóc. No mamy samych zostawić. Mamy wspólnego wroga, nie mamy tutaj się czarować. Jak się będziemy stać siedzieć osobno, to przyjdą i przyjdzie kolej na nas. Jeśli nie zjednoczymy, to skończymy wszyscy źle. Zobaczyliśmy flagi i wiedzieliśmy, że po prostu tutaj jest wsparcie dla Ukrainy i chcieliśmy się zatrzymać. Postanowiliśmy, że się zatrzymamy i po prostu swoją obecnością damy wsparcia wszystkim mieszkańcom Ukrainy. Z dzieciakami postanowiliśmy przyjść, ponieważ uważamy, że to, co się dzieje, to po prostu nieludzkie. Tak, i koniecznie trzeba ich wspierać, pomagać ich wszelkimi możliwymi sposobami. Uważam to za swój obowiązek. Ukraińcom jak najbardziej trzeba pomagać i całym sercem jestem z nimi. Do Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu i dyrektorów szkół dotarły informacje dotyczące około 60 dzieci z Ukrainy, których opiekunowie chcieliby, aby rozpoczęły naukę w przedszkolach i szkołach. To z całą pewnością nie jest liczba ostateczna, ale sytuacja też jest zmienna. Miasto próbuje uzyskać informacje o najmłodszych uchodźcach. Tymczasem dzieci trafiają do 6 szkół, w których mogą uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną i wsparcie językowe. W miarę potrzeby nauczyciele języka rosyjskiego pojawią się też w pozostałych placówkach. Najpilniejszą potrzebą jest obecnie określenie, ile dzieci pojawiło się w Zgierzu, w jakim są wieku, czy mają jakieś dokumenty, w jakim stopniu komunikują się po polsku. Aby przyspieszyć i uporządkować zbieranie informacji, obywatele Ukrainy, którzy chcą zapisać swoje dzieci do szkół i przedszkoli w Zgierzu, proszeni są o kontakt z Wydziałem Edukacji i Młodzieży UMZ pod numerem telefonu 690 540 369. W najbliższym czasie w punktach sprzedaży biletów na przejazdy komunikacją miejską pojawią się nowe bilety czasowe, które obowiązywać będą na terenie miasta. Zmieniają się także ceny migawek. Bez zmian pozostaną natomiast ceny biletów jednorazowych. Taką decyzję podjęli radni miasta podczas lutowej sesji. Po zmianach za migawkę zapłacimy 229 zł. Za jednorazowy godzinny wspólny bilet łódzko-zgierski zapłacimy 7 zł. Uprawniać on będzie do korzystania z autobusów 6 i 61 oraz dodatkowo z linii numer 10. Więcej o zmianach na stronie Miejskich Usług Komunikacyjnych muk.zgierz.pl.
zmiany w pozyskiwaniu dofinansowań w programie Czyste Powietrze. Zgodnie z zasadami trzeciej edycji programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, najmniej zamożni wnioskodawcy będą mogli otrzymać wsparcie sięgające nawet 69 tysięcy złotych. Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę kopciuchów, na piece wyższej klasy, ekologiczne lub na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalację fotowoltaiczną. To pozostaje niezmienne. Zmienia się wysokość dofinansowania i kryteria dochodowe. Obecnie wsparcie może wynieść nawet 90% poniesionych kosztów. Osobami uprawnionymi do tego najwyższego poziomu są osoby posiadające, które są właścicielami domów jednorodzinnych. Ich dochód jest najniższy, około 900 zł na osobę, oraz osoby, które uprawnione są do różnych zasiłków. Więcej informacji udziela punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze działający w Urzędzie Miasta Zgierza we wtorki i w środy. Do tej pory złożonych zostało około 80 wniosków. Jak pamiętamy końcówkę PRL-u i czasy nowej kapitalistycznej Polski? Czy łabędzie robione z opon i ogrodowe krasnale mają swój urok? I dlaczego warto rozmawiać o miłości? Między innymi na te pytania odpowiadała Olga Drenda, antropolożka i pisarka, bohaterka lutowej edycji wydarzenia z cyklu Co za gość? Kolejne spotkanie z ciekawą osobowością i kolejna duża grupa zainteresowanych, którzy przybywając do hostelu Folkier w mieście Tkaczy, nie zawiedli się i nie zmarnowali swojego czasu. Jednym z ciekawszych wątków rozmowy był temat duchologii, czyli tego, jak przez pryzmat specyficznych przedmiotów i obyczajów zapamiętaliśmy okres przełomu i transformacji ustrojowej. Chodziło mi o przyjrzenie się takiemu okresowi, który nie pasował do końca ani do lat 80., ani do lat 90., czyli ani nie kojarzył się z jednej strony z czasami Solidarności, stanu wojennego oraz filmu Miś, a z drugiej strony z takimi latami 90. w stylu filmu Killer, Inwazji Mocy, komedii gangsterskich itd. Ale też, żeby nie opierać się cały czas na tej mitologii 89 roku, że po prostu były wybory i nagle wszystko się zmieniło, że właśnie był taki dłuższy okres, w którym wszystko było na tyle dziwne, a z drugiej strony na tyle mało o tym wiadomo i jakby wszystko to nam wyleciało z pamięci. Dlatego postanowiłam się właśnie temu przyjrzeć. Gościem marcowej edycji będzie pisarka i dziennikarka Anna Dziewit-Meller, autorka między innymi reportażu o Gruzji oraz opowieści o Śląsku Od jednego Lucypera. Piłka nożna już dawno przestała być domeną mężczyzn. Dobrze wiedzą o tym także w Zgierzu, gdzie od wielu lat funkcjonuje kobieca sekcja klubu UMKS. W ostatni weekend zgierzanki rywalizowały w turnieju Jerzy Cup w hali Mosir. Rozgrywki na trawiastych boiskach jeszcze się nie rozpoczęły, ale można z powodzeniem organizować imprezy halowe. W turnieju Jerzy Cup zorganizowanym na hali imienia zgierskich olimpijczyków wystąpiły 4 kobiece zespoły futsalowe. Przygotowanie przed sezonem sprawdzały m.in. piłkarki UMKS Zgierz. Chcemy pograć piłkę, dziewczyny grają też w lidze w czwartej i myślę, że to taki będzie taki przerywnik w tej pracy naszej, które przygotowujemy się do ligi. Panie grały systemem każdy z każdym plus rewanż. Po rozegraniu 12 spotkań najlepszą drużyną okazał się zespół Róży Kutno. Kolejne miejsca zajęły KS Rekord Brzeziny, UMKS Saler Zgierz oraz UMKS Zgierz. Organizatorzy pamiętali też o sprawach pozasportowych. Przed rozpoczęciem turnieju oddano hołd Ukraińcom walczących z rosyjską agresją. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń.